Cześć, witajcie na kanale Szkak Żurek. Dzisiaj jest film na żądanie. Asia męczyła mnie, żebym pokazała, jak przechowuję moje kosmetyki. Zapraszam Was na małą podróż po moich kosmetykach i po tym, jak je przechowuję i organizuję. Jeżeli chodzi o miejsce, to jest to w połowie w tej oto torbie i w połowie w tej szufladzie. W szufladzie trzymam kosmetyki, które są mi potrzebne na co dzień albo są mi potrzebne bardzo rzadko. Dzień dobry, kocie. W pierwszej szufladzie trzymam kosmetyki, których używam na co dzień, tak żebym miała szybko do nich dostęp. W następnej szufladzie trzymam wszystkie moje rzeczy do charakteryzacji. A w kolejnej szufladzie, jak już wiecie, trzymam moje lakiery. Jak chcecie zobaczyć dokładnie kolekcję lakierów, to w opisie wrzucę link. Natomiast tutaj mam wszystkie kosmetyki, które są mi przydatne do pracy. Kiedy idę na przykład na sesję zdjęciową i potrzebuję moich profesjonalnych kosmetyków, to wtedy tutaj wszystko się mieści. I teraz jak przechowuję kosmetyki? Otóż głównie w takich przezroczystych torbach, zaraz Wam pokażę, jakie to są. Mój zestaw składa się z trzech toreb. W pierwszej z nich, tej największej, są wszystkie podkłady do twarzy i pudry. Więc mam dwa pudry HD i reszta to są podkłady. Druga mniejsza torba jest na wszystkie rzeczy związane z twarzą, czyli róże, bronzer, rozświetlacz, cienie do brwi i tutaj są jeszcze pomadki, tak żeby mi się nie zgubiło. I w trzeciej, ostatniej torbie są wszystkie korektory do twarzy i bazy. Dalej mam palety i tutaj jest Naked 2, Kryolan Inglot Mariposa i tu jest jeszcze jedna paleta do ust z Kryolanu. To jeżeli chodzi o te duże rzeczy. Mniejsze przechowuję w tym małym kuferku. I tutaj znajdują się wszystkie rzeczy, które są drobne. I tu są do oczu i ust. I z tej strony mam wszystkie tusze do rzęs, kredki do oczu, klej do rzęs. I tutaj pomadki, błyszczyki, balsamy, kredki do ust. No i tutaj wszystkie inne pozostałości do ust albo do oczu, które tam jeszcze są pojedyncze i się ogólnie walają po wszystkim. Stwierdziłam, że tak jest mi o wiele wygodniej, kiedy mam jeden mały kuferek, a potem resztę rzeczy takich miękko po prostu położonych obok siebie. Dodatkowo mam tutaj z boku utrwalacz do twarzy, rajstopy w sprayu i taki duży podkład Inglota. W tej kieszonce mam chusteczki do demakijażu, jakiś inny przyrządek do włosów, które mi są potrzebne.